Cześć. Nazywam się Natasza Rozum z Króli, jestem absolwentką Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego w Nidzicy. Liceum ukończyłam w roku 2008. Moją wychowawczynią była pani Anna Łodziewska-Ojdana, która zresztą przygotowywała mnie do egzaminu dojrzałości z matematyki. Oprócz matematyki na maturze zdawałam również język polski, geografię oraz język angielski. Całą maturę zdałam bez problemu, oczywiście z lekkim stresem. Po czym dostałam się na wymarzone studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i dzisiaj pracuję jako technolog żywności w regionalnej firmie. Pobyt w liceum, te czasy wspominam z wielkim sentymentem. Miałam wspaniałą klasę, z którą robiliśmy wspaniałe projekty podczas nauki w liceum. Długo będę wspominała, jak salę na dołku gimnastyczną dekorowaliśmy właśnie na nasz bal maturalny. To był taki niezapomniany czas, do dzisiaj go wszyscy wspominamy. To wspaniałe przyjaźnie właśnie, które zawiązały się i trwają do dzisiaj. Poza tym działałam również prężnie w samorządzie uczniowskim, co zdecydowanie przydało mi się w dorosłym życiu podczas organizowania na przykład własnego czasu pracy. Więc jeśli zastanawiacie się, jaką szkołę wybrać, zdecydowanie polecam Wam liceum na dołku, bo to doskonały wybór. I cóż, trzymam bardzo mocno kciuki podczas rekrutacji.